Zarazić się nie trudno. Grzyby są wszędzie wokół nas, tak samo jak bakterie, na wszystkich przedmiotach, w powietrzu, na ziemi, na meblach. Natomiast grzyby szczególnie lubią warunki, gdzie jest ciepło i wilgotno. Czyli no, najczęściej można się zarazić na basenie, w saunie, na siłowni, w miejscach, gdzie jest mokra podłoga, a jest dość wysoka temperatura. Dzieci czasami po jakichś obozach, po jakichś dłuższych po wakacjach, ale to raczej nie. Częściej to dotyczy, tak naprawdę najczęściej dotyczy osób starszych albo osób schorowanych. I to, czy kobiety, czy mężczyźni, trudno powiedzieć. Myślę, że jakoś podobnie. Natomiast często dotyczy to właśnie, co sprzyja grzybicy, jaki stan zdrowia. Jest to związane często z osłabioną odpornością, czyli są to osoby starsze. Albo młodsze, ale na przykład z cukrzycą, z niedoczynnością tarczycy, z jakimiś chorobami endokrynologicznymi, albo leczące się przewlekłe, takie, które generalnie na coś chorują, ich układ immunologiczny często skupiony jest na czym innym. Częściej grzybice występują u osób z cukrzycą. To oczywiście może być związane z wieloma czynnikami, takimi jak generalnie osłabienie odporności w cukrzycy albo osłabienie nerwów czy naczyń krwionośnych, ale grzyby, tak jak bakterie, również lubią warunki słodkie. I jeżeli odżywiamy się niezdrowo, jeżeli jemy sporo słodyczy, ogólnie węglowodanów, ale szczególnie tych tak zwanych prostych, czyli łatwo przyswajalnych, czyli krótko mówiąc słodyczy, to tak, na pewno są, występują wtedy warunki sprzyjające infekcji grzybiczej. Grzybica lubi nawracać, ponieważ jeżeli występują w organizmie warunki sprzyjające, no to oczywiście może być tak, że grzybica nawraca. Jeżeli mówimy, znaczy często jest tak, że ona jest nabyta jakby trochę przypadkowo, jakieś osłabienie organizmu, przemęczenie, zmęczenie, rzeczywiście obecność, złe obuwie, obecność w warunkach, tych, które wspominałyśmy, że właśnie jest ciepło, wilgoć, jakiś nieciekawy basen czy sauna, no to wtedy tak i oczywiście można wyleczyć jak najbardziej. Natomiast często jest tak, że jeżeli w naszym organizmie panują warunki sprzyjające grzybicy, to ona lubi nawracać. Ważne jest też jej doleczenie, wyleczenie, ponieważ grzybica leczy się bardzo często, długo, nawet kilka miesięcy. Trzeba być cierpliwym i dokończyć leczenie. Ponieważ jeżeli wydaje nam się, no już jest lepiej, odstawiamy leki, no to oczywiście, że ona wtedy nawróci. Także zmiana stylu życia, zwrócenie większej uwagi, szczególnie jeśli chodzi o grzybice stóp, zwrócenie większej uwagi na higienę, na to, w jakich butach chodzimy, ile czasu chodzimy, to oczywiście ma wpływ na późniejsze ewentualne nawroty grzybicy. Jeżeli chodzi o zapobieganie grzybicy, na pewno tak. Jeżeli chodzi o leczenie grzybicy niezaawansowanej, również tak. W tej chwili jest dosyć duży wybór w aptekach różnych preparatów. Głównie są to preparaty profilaktyczne, czyli takie, które zawierają substancje, które zmniejszają potliwość stóp, ponieważ potliwość stóp jest jednym z czynników sprzyjających grzybicy stóp. I tak, jeżeli faktycznie regularnie stosujemy takie czy spreje, czy pudry, one może nie zawsze są, czy w dużej części nie są lekami stricte przeciwgrzybiczymi, tylko zmniejszającymi potliwość, czy absorbującymi zapachy, czy zmniejszającymi wilgotność, która powstaje w butach, to jak najbardziej spełniają swoją rolę. Kiedyś tak nie było, w tej chwili są również dostępne lakiery do paznokci, jeżeli mówimy o grzybicy paznokci, które bez recepty, które mogą również wyleczyć początkowy stadium takiej grzybicy, tylko trzeba zwrócić uwagę kupując taki preparat, czy to jest lakier, czy to jest krem. Oczywiście przy paznokciach skuteczniejsze są lakiery, ale jeżeli chodzi o grzybicę taką wokół paznokcia, to również są to kremy, żeby one nie zawierały takich substancji jak tam tylko, tak jak nie wiem, glicerol, jakiś alkohol, jakieś substancje ziołowe, tylko jednakże, żeby zawierał w sobie konkretną substancję przeciwgrzybiczą i no, popularnymi takimi preparatami są zawierające klimbazol. Jeżeli
preparat, który przeczytamy w składzie, że zawiera klimbazol, jest duża szansa, że on nam w początkowym etapie grzybicy oczywiście pomoże. Inna sprawa, czy my jesteśmy pewni, że to, co się dzieje na stopie, to na pewno jest grzybica. Ponieważ tak, często mogą być jakieś zakażenia bakteryjne wokół paznokcia, które mogą być uznane za grzybice, a grzybicą nie są. Więc oczywiście zawsze jest najlepiej pójść do dermatologa, żeby ocenił to, jak te stopy wyglądają. I najlepiej jest, jeżeli jest wykonane badanie mikologiczne, czyli badanie posiewu, robi się posiew z paznokcia, spod paznokcia. Sieje się tak jak każdy posiew bakteryjny, to hoduje się w laboratorium. To dosyć długo trwa, bo to jest nawet do kilku tygodni, tak żeby muszą zdążyć wyrosnąć. I później sprawdza się również ich oporność na leki. Zabierać się za leczenie grzybicy można tylko wtedy, jeżeli ona jest niewielka, jeżeli dotyczy jednego paznokcia, fragmentu paznokcia i to też nie całego, nie całej płytki paznokciowej, tylko jakiegoś tam fragmentu. Wygląda to tak, jak że paznokieć jakby zaczyna się jakby troszkę odchodzić, zmienia kolor na żółty, na zielony, na taki brunatny i dzieje się to albo w tej części paznokcia, którą odcinamy, albo gdzieś z boku. No to wtedy możemy pokusić się o rozpoznanie, o przypuszczenie, że to może być jakiś początkowy stadium grzybicy stóp i wtedy spróbować z takim lakierem. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy już całego paznokcia, paznokcie są brzydkie, a szczególnie jeżeli dotyczy to kilku, to już nie ma co inwestować w lakier, tylko absolutnie pójść do dermatologa, który właśnie takie badanie mykologiczne dobrze było, gdyby wykonał i wtedy stosuje się już leczenie doustne, które jest na receptę. Jest to leczenie dość inwazyjne, no obciążające organizm. Często kilkunastotygodniowe albo nawet kilkumiesięczne i wtedy ważne jest, żeby ten lek przeciwgrzybiczy był dobrze dobrany. Właśnie należy sugerować się wtedy wynikiem tego badania mykologicznego. Jest to choroba organizmu, nie jest to tylko i wyłącznie kwestia estetyczna. Jeżeli na przykład chodzi o paznokcie, no to na początku dotyczy to fragmentu płytki, później dotyczy to całej płytki paznokciowej, ale później może się przenieść na wał okołopaznokciowy, wtedy może, czyli tę najbliższą jakby okolicę paznokcia. I wtedy może to powodować bóle. Może się również przenieść na skórę. I to są takie kolejne stadium, bo najczęściej dotyczy to na początku paznokci albo szpar między palcami, ale później przenosi się już na spód stopy, na wierzch stopy i już zaczyna to być porządna infekcja. Nie tylko zmiana koloru paznokcia, ale zaczyna to być infekcja serio i wtedy dochodzi do bólu, uszkodzenia skóry, może być jakieś nadkażenie bakteryjne do tego. No po prostu się mogą robić rany, więc jasne, że tak. Ponieważ jest to leczenie dość długotrwałe, najlepiej jest zacząć jak najwcześniej, wtedy można tylko lekami zewnętrznymi wyleczy się i tyle. Natomiast jeżeli sprawa, że tak nie jest beznadziejna, można ją wyleczyć lekami, natomiast im wcześniej, tym lepiej.